2011 roku zespół pieśni tańca Framblanka oraz Miejski Dom Kultury w Opocznie organizują Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Do tej pory udało nam się zorganizować 4 edycje tego festiwalu. Co roku zapraszamy zespoły z różnych zakątków świata, a do tej pory mieliśmy zaszczyt zaprosić zespoły m.in. ze Słowacji, z Rumunii, z Turcji, z Węgier, z Litwy czy też z Portugalii.
Miejski Dom Kultury powstał w 1979 roku. Jego otwarcia dokonała Mira Zielińska-Sygietyńska, a 10 lat później została odsłonięta tablica i nadane imię Tadeusza Sygietyńskiego. Tadeusz Sygietyński przed laty, kiedy tworzył państwowy zespół Pieśni Tańca na Zawsze, udał się na, jak twierdził, najbardziej płodny region i charakterystyczny i przybył do Opocza. To właśnie stąd zdobywał pierwsze przyśpiewki, zapisy, nuty i tańce. Właśnie przyglądał się mieszkańcom. Jak mawiał Tadeusz Sygietyński, opoczyński chłop jest niezwykle żywiołowy i energiczny. I takie są opoczyńskie tańce. Taki klimat i taka kultura w Opoczyńskim panuje. Jeżeli chcecie Państwo poczuć klimat, atmosferę regionu opoczyńskiego, zaproście nas dzisiaj.